z całą pewnością doceniają nie tylko wsparcie, które zapewnia im UNICEF, ale również naszą pracę, którą nasze opiekunki wkładają w opiekę nad ich dziećmi. Dzieci w żaden sposób nie są klasyfikowane, wszystkie są traktowane równo. Myślę, że to jest również ogromną zaletą naszej współpracy z tym UNICEF. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że zadanie jest wykonywane wzorowo i taka współpraca na pewno jest mile widziana wśród wszystkich osób z niej korzystających. Przyjmujemy w tej chwili 7 dzieci, które są dziećmi uchodźców ukraińskich. Przyjęliśmy tę 7 pod opiekę do żłobka, zapewniając im od 7 do 17 godziny możliwość pozostawiania dzieci pod naszą opieką. My w tej chwili zatrudniamy 4 osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny. Od pani, która pracuje w kuchni, po nauczycielkę, która prowadzi również w przedszkolu grupę dzieci ukraińskich. Jeśli chodzi o dzisiejszą wizytę, to żłobek został zaopatrzony w 3 nowoczesne apteczki.